PZL M18 Dromader, powietrzny strażak. A takim dwupłatowcem AN-2, popularnym Antonowem, wszechobecnym w historii lotnictwa polskiego Antkiem, można było oblecieć świat. W rzeczywistości obleciano nim świat. Tam gdzieś nad nami znajduje się błękitna eskadra. Tam znajdują się ci, którzy z ojców polskiego lotnictwa po śmierci trafiają do niej. Jeżeli bracia Działoscy, uważani za ojców lotnictwa mieleckiego, spoglądają teraz na nas, to mają powód do radości. Żyje mieleckie lotnisko, żyje Mielec, aczkolwiek w herbie śmigła lotniczego bądź silnika nie ma. A gdzie się znajdujemy? Lotnisko mieleckie, a w tle samolot, który jest symboliką tegoż miasta, aczkolwiek to nie jest ten obszar lotniskowy z lat 20. z okresu, kiedy Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej rosła w popularność. Co wiemy o lotniczej przeszłości Mielca? Jeżeli do roku 1939 obiekty lotnicze, mając na myśli wytwórnie płatowców numer 2 polskich zakładów lotniczych, znajdowały się pod polską dyrekcją. Po 1939 koncern przemysłowy niemiecki Heinkla. Jest rok 1944. Zmienia się przebieg linii frontu, zmienia się cykl wydarzeń i na terenie Mielca pojawiają się czerwone gwiazdy. Wojenne wazduszne siły ruskiej Krasnej Chrystiańskiej Armii. A potem mamy wiosnę 1945 roku i na tym samym polu wzlotów można napotkać epizod wiążący się z białą gwiazdą. Ucieczka samolotu amerykańskich sił powietrznych, w cudzysłowie, z rosyjskiej gościny. Kiedy przychodzi czas Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy przychodzą lata powojenne, kto nie pamięta tego huku nad Mielcem, wyjątkowej produkcji, Układ Warszawski, kraje socjalistyczne i niebywała wręcz siła produkcji, jeżeli chodzi o samoloty odrzutowe, trafiające nie tylko do polskich sił powietrznych. Dziś to samo lotnisko, podkarpackie pokazy lotnicze, Mielec żyje. Silnikiem, płatem, sterem, hukiem motorów żyje, bo ma wyjątkowe tradycje. I tu należałoby chyba tylko w ramach puenty dodać jedno, bo prawdziwy smak historii pisany jest kamerą. Zatem ruszmy w świat śmigieł i nie tylko, po to, żeby zadać sobie czasem pytanie. Wiemy? Zaiste. Było, nie minęło, bo trwa.